Hej, siemanko, witajcie w Klika dla Bohaterów. Dzisiaj kolejny raport z tego, co tutaj u mnie się podzieło. Oprócz tego oczywiście zrobimy sobie restart, a nawet dwa restarty, bo najpierw zrobię szybko zwykły, a później zrobimy trans restart. Dlatego w ten sposób, że tutaj po prostu kolejna duszyczka no jest za chwilę dostępna, niewiele tutaj brakuje i tyle mam z nawiązką, także może nawet dwie, raczej dwóch nie będzie, ale jedną zarobię. Tutaj widać przede wszystkim osiągnąłem tą granicę 671 milionów, no i dobiłem do poziomu 4035, także galancie zrobiłem tym sposobem to osiągnięcie, które tam było. No chodzi mi, żeby już pokazać, chodzi mi o oto tutaj się pojawiło. Także jest kolejne 84%. Rozdamy oczywiście te antyczne duszyczki, jak najbardziej, zaraz się pomyśli jak, chociaż tam plan oczywiście mam już w głowie jak najbardziej. No i tutaj jeszcze widać, że odblokowałem wszystkich bohaterów, tego łebka też odblokowałem. Miałem złocenia swojego czasu na Betty Clicker, później przerzuciłem, o tak jest Betty Clicker, później przerzuciłem oczywiście na Midasa i to na nim teraz jadę i to właśnie nim dobiłem do tego poziomu. No dalej już nie mogę i dalej już mi się nie chce z racji tego, że no te dusze kolejne takie drogie są, a już te 671 milionów nie robi takiego wrażenia jak na początku. Także zaraz trzaskamy, tylko tak jak mówię, najpierw ten zwykły, bo tutaj będę miał 11 duszyczkę. Chyba nic innego, a pokażę jeszcze tych starożytnych, zwykłych oczywiście. No takich rozwinąłem, tutaj Batmana ostro cisnąłem. Argave'a oczywiście też, powolutku przelecimy całą listę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, co ja tutaj kombinowałem. No tego Kumała Komaru też cisnąłem, chciałem, żeby był duży. Libertas, Mammon, Mimsy. Całkiem sporo w nich inwestowałem, jak widać. No, Morgulis też trochę wyrwał. No i Sialatas oczywiście zawsze, gdy się dało, gdy po prostu obserwowałem te obrażenia. Jak rosły, to zwiększałem, dokładałem. Jak przestawało rosnąć, no to przestawałem dokładać. Normalna sprawa, Salomon 82 tysiące poziomów. I to samo robiłem z Argave'em, też po prostu obserwowałem. Już to tyle razy pokazywałem, że stali widzowie wiedzą, o co chodzi, a nowi no mogą cofnąć się chociażby do poprzedniego odcinka, bo tam też to wszystko się działo. Takie mam relikty, za chwilę pójdą się dymać, to wszystko stracę, ale tam nie ma to znaczenia. Ładne mam obrażenia, zobaczcie, 1638b za klik jeden, także tego typka to ja na 38 poziomie, no tam koledzy coś tam zdążyli kliknąć, ale ja tam parę razy kliknąłem i już typiora zabiłem, także spodziewam się, że właśnie teraz tutaj ładnie wszyscy pójdziemy do przodu, tych kolejnych bossów będziemy tłuc. No cztery dychy no będą złamane, mam nadzieję. No i tutaj też ustawiłem sobie wszystko, żeby jakieś te zwykłe duszyczki HS-y mieć. Także zarobię po restarcie, zostawię, jak odblokuję najemników, to oczywiście się pojawią. Chyba tyle tak tytułem takiego wstępu, raportu i podsumowania tego, co się działo do tej pory. Tak, no dobra, chyba ciśniemy. Tak, najpierw ten zwykły. I jest 11, kolejna 684B. No to widać, że tutaj 671 to gdzie do tego, no. To taki teraz. Jadę i znowu niczego nie ma, bida, ale parę tipów tutaj mamy. A, bo tutaj ja chciałem raz kliknąć, kurde, żeby tamten tip wykorzystać, a tutaj najpierw trzeba zabijać tych typiorów. No trzeba odblokować tego wariata, który sam będzie klikał, bo mi się tutaj klikać nie chce. 50 tego potrzebuję, ojejku. No tutaj zwiększę sobie, żeby to szybciej szło. I zaraz się pobawimy, rozdamy te antyczne dusze. I mam nadzieję, że też... Czemu ja dzisiaj w ogóle wziąłem nagrodę z tego?
klanowego bossa, to ja nie wiem, tam bym miał 4 duszyczki, ale ja jestem zakręcony, spierniczyłem i dopiero teraz sobie uświadomiłem to. Ale to jest kwestia i siła przyzwyczajenia, tam po prostu, no zabiłem typa i odebrałem nagrodę, no. Ale błąd, ale jestem gamoń. Ale dobra, damy sobie radę, za chwileczkę będę kupował duszę za rubiny, zgodnie z tipem od Milo. Bardzo dobry pomysł, a ostatnio tych rubinków, no troszeczkę, o jest ta skrzynka, dobrze, weź się tutaj odpal. Ostatnio tych rubinków troszeczkę zarobiłem, bo o ile jakiś czas temu mówiłem, miałem taką zarazę, czarną dżumę, ginęli mi ci najemnicy jeden za drugim hurtowo, to ostatnio, no jeden, dzisiaj właśnie tak 15 minut temu powiedzmy jednego wskrzesiłem, a tak to ginąć nie chcą i zarobiłem sobie tym sposobem sporo rubinów, także rewelka, mam 48 i to będę kupował, to jest 7 dusz i za 50 rubinków. No niedużo, ale to przyspieszy mi ten start bardzo, bardzo, bardzo. Także najpierw tutaj rozdajemy. Przede wszystkim tak. Tego Xyligila zostawię jak jest. Czorgorlota też. Zainwestuję 5 w tego Pandorysa. W ogóle mam 100B. To też nie tak dużo. A zobaczmy, zwiększymy. Tu będzie 1,55 już Transcendent Power i resztę Borba, bo Pony Boya też sobie zostawię. I teraz dokładamy 109, 118, teraz to się mnoży, a on 1 kosztuje 146, 155 ze 100, także całkiem ładnie. Właśnie dopiero po kilku tych restartach widać, że to się opłaca, Borb się opłaca na spółkę albo we współpracy z Pandorysem. Najpierw dokładamy tego, a później to przemnożamy. Także dopiero właśnie współpraca tych dwóch outsiderów daje jakieś korzyści. Borb sam w sobie nie wydaje się niczym fajnym, ale jak się tutaj to mnoży jedno przez drugie, no to już ta różnica, no jest znaczna, jak była widać, a inna sprawa jest taka, że ten Pandorys jest cholernie drogi, a Borb no po jeden cały czas, a tutaj już 70%. Także w ten sposób mam rozdane teraz te antyczne dusze. Zobaczymy, jak będziemy dalej się bawić. Na razie to zostawiamy. Tutaj trochę podokładam. Niech się robi. Oj, tutaj boss, ja pomogę, poklikam. Będę musiał to cholera chyba wyciszać pewnie, tak coś podejrzewam. Dobra, kupujemy za momencik duszę. Bierzemy raz za 50 i mam 7 i jeszcze 100. Ja może kupię później jeszcze więcej, zobaczymy. O, od razu się poodblokowywało. I tu jeszcze, i mam 14 już. I tutaj 30 minut, dobrze. A tutaj zarobimy. Przyzywamy jakiegoś typiora. Libertas, może być, takie otwarcie może być. Może być, jeszcze Sialatas jakby się trafił, to nie miałbym nic przeciwko. Mammon może być, tego nie. A też go odpalimy. Dora. No kurde. Mógłbym przeładować, ile to kosztuje? 4. Nie, jeszcze weźmiemy tą Dorę. I tutaj, Argave, to nie teraz, ale... Przeładowanie 3, 8, a nawet nie mam, a to przeładuję do Kok Mimzi. Najpierw Mimziego, ale nie tak zaraz, jeszcze może kupię. A trochę bym sobie też potrzebował tego zostawić, ale nie mam, 148, to jeszcze kupię. 98. No i znowu mam 18. To przyzywamy. No weźmy tego. Starczy na jeszcze jednego. Argave, Kronos, Wagur i Kuma Wakamaru. No to teraz wezmę sobie tego Argave'a. Szybko będą mi chyba oddawać te duszyczki. Ale nie, 16.
No dobra, no to 10 sobie zostawię, zawsze tam warto sobie trochę zostawić, bo to zwiększa te obrażenia przecież. Także w tym momencie niech tak to wygląda, ja tutaj się za chwilę jeszcze będę bawił. Jutro w klanie bossa zabijemy i tutaj sporo jeszcze wyrwę. No ten start będzie o wiele lepszy niż te poprzednie z tego co widzę. Powinno być dobrze. Lepiej niż ostatnio, mam przynajmniej taką nadzieję. Ile to kosztuje? 500. Ojejku, no to teraz wskoczy. O, pewnie, że tak. To dokładamy teraz z tego do dyszki. Trzeba będzie dobić tutaj też troszeczkę. Można dobić. Teraz tego złota będzie więcej leciało i dopadło. No także zaczyna się zabawa, no już to troszeczkę lepiej idzie. Można by też tak kombinować, liczyć z tym Sialatasem, żeby właśnie przeładowywać tutaj i liczyć na niego. Jak on by się trafił szybko, to by była rewelka. Jakby szybko się trafił Solomon, też by była rewelka. No ale nie ma. Teraz wezmę sobie... No raczej Argeiva sobie wezmę. Tutaj będę miał z tych misji najemników dość szybko. Te kolejne duszyczki. Generalnie widać, że jak kupiłem je sobie, no to odblokowało mi się wszystko. I to też jest fajne jak najbardziej. Tak to musiałbym czekać na tą, którą tam turę. Poziom w zasadzie, nie turę. Poziom 135, coś takiego. I restart robić, no. Także tak to się odblokowało. Czyli warto po prostu zbierać sobie te robinki i tam przynajmniej... Raz kupić za 50. No trochę tego wydałem, ale poprzednim razem czekałem 2 dni, żeby ta gra tak jako tako ruszyła. A teraz ja to widzę, że właśnie w ciągu jednego dnia obrobię i dojdę na podobny poziom jak wtedy w te 2 dni. Także warto te rubinki zostawiać i właśnie w ten sposób kupować. 100 tysięcy, a to tu jeszcze pójdziemy. A tak po dyszku sobie lubię, chociaż też tak jakoś tego nie optymalizuję, no bo generalnie widzę, że i tak dam sobie tutaj szybko radę. Ten pierwszy świat jest wolny, ale widać jest z robinkami, to przyspieszyło. Czy coś jeszcze ja chcę pokazać? Chyba nie. Tutaj będę leciał do tej mojej 15, 14 w zasadzie, no i Wagur ewentualnie. Czyli 15 tych samych. Tych co zwykle i to chyba się sprawdza i myślę, że to wystarczy, żeby cisnąć kolejne poziomy, no i kiedyś dobić do tego tutaj. O, tutaj 30 tysięcy poziomów, zona o numerze 30 tysięcy. No jeszcze mi brakuje tutaj kolejny poziom, taki ważny, osiągnięcie, no to trzeba dobić do strefy 5000, później 7,5, 10, 15, 20 i 30. No dobra, damy radę. No nie wypadł mi ciągle ten Leroy, ale trudno. Kiedyś wyskoczy. Ile ty robisz teraz? 53. Dawajcie mi, cholerka jasna, te moje złocenia i zacznie się zabawa. I też tradycyjnie będę szedł, najpierw trochę będę dokładał, znaczy najpierw złocenia będę trzymał na samuraju, a później się tak bawił, tak jak to robiłem zwykle, czyli będzie falo i później kolejne te niżej usytuowane postaci. Chociaż wcześniej oczywiście mi to wszystko się rozłoży, będę tak losowo to otrzymywał i dopiero jak będę miał dużo dusz, no to zacznę te złocenia przerzucać na jednego, czyli samuraja. Będę generalnie starał się najpierw celować w trybista i w samuraja, a później, tak jak mówię teraz. Z każdym transrestartem widać też zresztą, że jest coraz szybciej i... I chyba nie ma co się rozwodzić nad tą taktyką startową. Także tyle w tym odcinku, myślę. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.